Witam, prawda? Witam, prawda? Czyli tak. Ze względu na fakt, iż trafiło nam się po prostu skarb wszechświata w ostatnim odcinku, to postanowiliśmy, że ja teraz skoczę też kupić sobie schematy i sobie najpierw polepszymy ekwipunek, zanim będę budował bazę, bo tak będzie łatwiej zawsze. Tak sobie postanowiliśmy. Tak, no bo jednak te sloty w ekwipunku to jest podstawa. Fajnie by było nie mieć tego problemu. Nigdy. No, jakiś gość patrzy się na mojego zwierzaka, bo to tak ludzie to bez tych zwierząt widzę. O, widzę cię. Idę do ciebie, to ci pokażę, jak wygląda. No, pokaż wszystkie. Gdzie ty jesteś? Idę do ciebie już blisko. Jaki śmieszny. Jaki plecak ma. Nadajnik. A tak mu ustawiłem, bo można zmodyfikować wygląd. Te miśki są zajebiste, nie? Zajebiste są, no. A jeszcze go zmutować z jakimś faktycznie skurczybykiem, to ciekawe, co z tego wyjdzie. No, to może być dobre. Idę po schematy w takim razie. I to jest ten mumu, ta? No, om się nazywa. A, om. Omo, czy jakoś tak, no. Omo chyba. Równie dobrze mógłbyś go nazwać nom, nie? Znaczy, o, jego nie mogę mu zmienić imienia na razie. Nie wiem czemu. Zmodyfikuj wygląd, ale w tym nie ma napisane, żeby tutaj gdzieś, no, nie mogę zmienić. W ogóle jaki statek, jak wygląda jak szczypce. Fajny. Schematy. Tak. To jest fajne na start gry, nie? Jak ci tam skanuje te podstawowe rzeczy. Tak, małe prefabrykaty miałem kupione prawie wszystkie. I chciałem chyba w takim razie duże kupić, bo chodziło o podłogę chyba. Coś takiego nam tam brakowało ogólnie do tych prefabrykatów. Małe prefabrykaty, bo zostało mi dosłownie 3, ja mam 43, żeby duże a nie, ja mam kupione duże wszystkie, to małych, kurde, mi zabrakło. Faktycznie masz rację. Mam wszystkie duże, chciałem małe, no. Tak, bo z tych małych idzie zbudować bazę wedle własnego uznania, a z tych dużych to masz już takie gotowce trochę. Tak, to jakoś nie było. Musiałem za dużo tego szukać, szczerze mówiąc, się okazuje, ale chuj. Ale dobra. Coś innego też. No. Coś tam się kupi. Jest. Kapsuła desantowa numer 1. Yeah. Czekaj na mnie, lecę już zaraz. No spoko, i tak ją trzeba naprawić, to... To nie ma tak hop-siup. Fajna ta gra jest w chuj, ale coś bym tu zmienił jeszcze, kurde. Coś mnie jeszcze tutaj tak trochę gryzie w tej grze. Chyba z tym ekwipunkiem, wiesz co mnie wkurza? Że chyba wkurwia mnie w to, że zawsze wszystko zbiera. I ja mam zasrany ekwipunek gównem i co chwilę muszę to... Tak, ten.
robisz taki filtr, nie? Że na przykład nie zbierasz tych fioletowych tam kućwa, nie wiem jak to się nawet nazywało. Tak. I tych wątrób. Tak, no dokładnie, te wątroby jebane i tak dalej. Ja bym dał właśnie coś takiego, taką opcję, że ty możesz za, na przykład, jak, tak samo jak masz w dzienniku listy tych wszystkich gówien i tak dalej, opisy i tak dalej, to tak, normalnie miałbyś to... listę i byś sobie zaznaczył, że tego ma nie zbierać nigdy, nie? Tak. Albo tak, że no. Ma zebrać dopiero jak jakoś tam potwierdzisz, czy chuj jest. Nawet bez potwierdzenia, no bo wiesz, w pewnym momencie jesteś na takim etapie, że z tych wątrób to i tak kasy mało dostajesz, a... Co to tam, te 50 tysięcy za pełny stack, to my teraz robimy w moment. No. To już się bardziej by opłacało, kurczę, te... moduły znowu wykopywać, bo one chyba za pełny stack coś koło miliona. W ogóle nie ma... My, szkoda, że my też tego nie wiedzieliśmy. No i nie wiedzieliśmy też o tych kapsułach, że jak się czyści tą kapsułę z tego szlamu i innego gówna, to możesz potem drugi raz kliknąć i nagrodę zebrać. Przepraszamy wszystkich oglądających, no ale... Nie, to kurde... Jest o czym myśleć grając w tą grę. Okej, co tu jeszcze? W sumie chyba mam wszystko, co jest mi potrzebne. Metalowe schronienia. Ja postanowiłem na ciebie zaczekać, a sobie pozbieram w tym czasie moduły zakupionych technologii. Prymitywne kształty może. No i jedyna rzecz jeszcze w tej grze, co jest jakby, ale to jest chyba do nieskończonej poprawy, czy tam do ulepszania, no to to jest właśnie różnorodność planet, zwiększyć ilość budynków i tym podobnych rzeczy. No, ale to ja na razie mogę tylko pochwalić, bo mówię, nagraliśmy już tyle odcinków, zawsze gramy już tyle godzin i co chwilę coś nowego jest w zasadzie, chociażby z wyglądu, nie? Więc kurde, myślę, że jest sporo rzeczy i tak. No i pewnie jest też część zarezerwowanych dla tych trudniejszych układów, na których jeszcze nie byliśmy, bo one są podzielone na kolory. No. Więc to też nie jest tak, że my już pewnie wszystko widzieliśmy. Dobra, nakupywałem, lecę. Ale jeszcze się tak rozglądam, bo... Dawno mnie tu nie było. Tu koleś ma jakiegoś, kurwa, jakiegoś zwierzaka, człowieku, nie? Bo zrobię screena, to ci wyślę. O, zniknął, no ja pierdolę, naprawdę. Dosłownie, jak miałem palec na tym, na guziku, to zniknął, nie? Kurwa. No to nie, to ci się pokażę. Centralnie, dosłownie, nie wiem, już naciskać. Jakbym nacisnął, to by zrobiło screena bez niego, nie? O co chodzi? Jakiego zwierzaka, a tu nic mi nie wysyłasz, nie? Ale wymagana fajnie. Kalibracja warp. Wyjść i dołączyć do konkretnego podróżnika. Co? Obecny układ gracza Master Demonica. Okej, okay. Można wybrać od razu? Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, wyleciałem. Szukam ciebie. No niby jesteś poza planetą gdzieś jeszcze. Widzę, widzę cię. No wyleciałem normalnie w zasadzie z tego, ale był wybór po prostu? Nie wiem, o co chodziło. Może jakbyś był w innym układzie, to by mnie przeniosło od razu do tego układu twojego. Pewnie tak, no. Dobrze mówisz. To by było dobre w sumie. Ułatwienia zawsze są spoko, bo myślę. Takie przynajmniej. Bez tego teleportera, bez tych różnych rodzajów przenoszenia się, to o kurde. Dużo czasu byśmy zmarnowali na takim bezsensownym leceniu z jednego układu do drugiego.
Dokładnie. To jest ta nasza pierwsza planeta, na której zaczęliśmy. Tak, ale ona jest duża, więc stwierdziłem, że tutaj pewnie coś będzie. No i faktycznie się nie pomyliłem. No jest kapsuła, elegancko. Ja sobie chyba od razu najpierw do ładunku będę dokupywał, żeby tam można większe staki wrzucać. Tylko albo może dokończyć. Nie? To antymateria. Co ono tu jest? Tu jest. No i naprawione. Możesz skorzystać od razu jak chcesz. Dzięki. Dobra, najpierw dokończę to. Ale bomba nam się trafiła z tym, to jest szaleństwo jakieś. Ja stawiam wzmacniacz i szukamy dalej. Bierz. Szukanie transmisji, pytanie. Jest, kolejna kapsuła. Okej, okay, zaznacz. Jest ograniczona ilość, bo one są naprawdę daleko, więc podejrzewam, że w pewnym momencie jakieś nam się zmarnuje. Bo braknie. No. Ja je zaznaczę ci. Nie zaznaczę. Okej, okay, zaznaczony. A no na blisko jest. 6 sekund. Ojej, to. Tego się nie spodziewałem, że tak blisko. Im więcej, tym lepiej. Akurat powiem ci, na to nie narzekam. Bo tyle slotów w tak szybkim czasie to nigdy nie mieliśmy. To jest w ogóle szaleństwo jakieś, nie? Nasze modlitwy zostały wysłuchane chyba. Tylko ta antymateria jest, kurde, uciążliwa w tworzeniu. To może ja wytworzę trochę, bo to zawsze będzie, nie? No, wiesz co, ja już tu zrobiłem. Dobra, jest naprawione, możesz robić. Z czego się robi antymateria? Właśnie, bo tam jest z miedzi, wiesz, musisz mieć metal chromatyczny. Trzeba metal chromatyczny wytworzyć, tak? Tak, z miedzi musisz przetworzyć i wtedy masz... Właśnie, dobrze, że mi to pytałeś się, bo ja tu sadziłem do tego, do rafinatora. Paliwo warpowe to od razu sobie uzupełnię. Statek jest. A nie, ja mam full. O kurde, dobra, to ja ci dam. A co ty chcesz mi dać? Paliwo warpowe, bo jak nie masz na full, a podejrzewam, że możesz nie mieć. Chyba nie. To sobie uzupełnię od razu na maksa. Może być problem z miedzią za to, bo chyba nie mam. Gdzie to jest? Tu jest. Krwawy dżon daje. Znaczy na pewno jest w którymś kontenerze, tylko rozkminiłem, że niepotrzebne miejsce. Na szczęście na tej planecie w razie czego jest ta miedź. O, tego sobie możesz adoptować jak chcesz. Ale on jest brzydki. Ten jest brzydki. Tą kulkę z oczami. No właśnie. Kalaretę, kurwa. Co to tam jest? O, tam jest ta kulka, patrz. Jest tam. Patrz, co tu? Z oczami, no nie. Kulka. Znalazłeś już? Następna? Nie, czekaj już. Bo tu jest jeszcze kamień wiedzy, wiesz, przepraszam. Ja wiem, że ten. I tam też są na górze te kulki. O, a tu jeszcze 50 metrów do modułu, to od razu wezmę. Przydałby się śnieg. U nas dzisiaj leciał śnieg. W Polsce, nie. Zero. Tutaj ja mam już wiosnę. Śniegu nie było w tym roku. Sygnału jest. I jedziemy dalej. Kapsuła desantowa, módlmy się. Jest, kolejna. Elegancko. Odległość? O, no ta jest daleko.
Zaznaczyłem. Zostatku. No to nie, chyba dobrą decyzję podjęliśmy, żeby te sloty uzupełnić w tym czasie. Pewnie. Bo będziemy przy budowie też może przerzucać coś z kontenerów i... Co? Nie, no lepiej nie. Przy budowie w szczególności, chyba. Czy zbieranie? Trzeba będzie zbierać na pewno shit. A trzeba będzie mieć przy sobie. O, tu ta już daleko jest. Ale patrz, ile by tego było, nie? Jakbyś znał lokalizację na początku gry, to... Mhm. Jakbyś wiedział, co to jest w ogóle może. No, to swoją drogą. Jakbyś wiedział w ogóle, jak metal chromatyczny zdobyć. Pamiętasz, co było na początku? W ogóle, co to chyba jest? No. Co oni ode mnie chcą? Żeby mieć to musisz mieć to. Skąd jak to wziąć? Chuj wie. Nawet tlenu nie mieliśmy i sodu, to co dopiero, kurde, metal chromatyczny. No. No ja nie mam miedzi, to nie naprawię tego, ale może się rozejrzę. To pozbieraj może moduły jakieś tu najbliższe, czy coś. Jeszcze sobie sektor zaznaczę, bo za to są nanity potem, jak się oddaje. Nexusie. Metal chromatyczny, antymateria jest. NA to jest co? Sud. Dobra, naprawiłem. Kobalt też będzie potrzebny. Musisz dać moment, bo muszę przetworzyć część tych składników, bo już mi brakło. Spoko. To tam coś rozejrzy się dokładnie, czy w okolicy nie ma czegoś. Może mieć będzie. Ja sam moduł technologii zobacz. Miedź, jest tu gdzieś miedź? Jest miedź i to blisko. Gdzie? No 200 metrów od nas było. Aha, jest złoże miedzi, bo skitu. Idziesz po to? Idę, no. Dobra, to sobie weź to, a ja idę po to. O! Do dziury wpadłem! Ale bym się chyba zabił. O kurwa. W ostatniej chwili włączyłem jetpacka. Nie wiem, jak to była to na pewno. Jak ja tej dziury nie zauważyłem, to chuj, nie? W ogóle ile to jest modułów, nie? O kurde. Właśnie idę po jeden. Tylko trochę daleko jest. No i są nowe stworzenia, bo jakieś tu nawet przeskanowałem. Mi się wydaje, że ta pierwsza planeta właśnie, na której jesteśmy, to jest najmniej przez nas w ogóle ogarnięta. Najmniej zwiedzona. Też może być, bo nie wiedzieliśmy jeszcze za bardzo co i jak. To się akurat przydaje bardzo. No, skończymy schematów się uczyć do bazy, to tam jeszcze są bronie, egzopojazdy i inne cuda. I statek. No, a czemu nie? Chciałbym wiedzieć wszystko. Jak nam przyjdzie dużo jeszcze nafarmić się tych. No i chyba wszystko. Aha, dobra, kolejna kapsuła. Kolejna kapsuła. Oby było. Wolałbym nie marnować tych danych. Jest. Ale też daleko. Ja kurde byłem chyba odkrywcą w zeszłym wcieleniu jakimś. Mi się wydaje, bo zajebiście lubię takie rzeczy, kurde.
Ja bym chciał normalnie polecieć w kosmos, nie? I takie planety zwiedzać, tak jak teraz to robimy. Też bym chciał, bo mówię, wydaje mi się, że właśnie w ten kierunku pójdzie eksploracja kosmosu, w sensie, że jak już dojdzie do takiego etapu, że będą mogli przeprowadzać wycieczki chociaż na orbitę, choćby to było drogo, za 10 tysięcy dolarów na przykład, to i tak będzie tyle chętnych, że... O, no, ja jestem jednym z nich. Spokojnie, że spokojnie będą. I tak, wiesz, stopniowo koszty będą maleć, bo lepsza technologia i większa ilość konkurencji. Tak. I tak coraz dalej będą mieć fundusze na to, żeby móc po prostu przeprowadzać jakąś tam dalszą ekspansję. Kurde, o ile do naprawdę, tego czasu nie rozpalimy. Co? O ile do tego czasu się ludzie nawzajem nie powiedzą. A, no to... no to jest jedno. To jest główny problem ludzi, nie? Tak, to jest główny problem. Nawet się ostatnio o tym zastanawiałem, jakby było tak, że że ludzie by się nie skupiali tyle na wojnach, tylko, wiesz, na rozwoju, nie? I nawet nie tylko technologicznym, ale ogólnie też psychika i, wiesz, dojrzałość i tak dalej, to no jak, były, na, jak, tak, na jakim etapie byśmy byli teraz, nie? Aktualnie. No, ale... też ja osobiście uważam, że niestety, nie? No niestety, ale to jest częścią rozwoju, bo dzięki temu ludzie się też nauczyli niektórych rzeczy, nie? Tak jak widzisz, dopóki ktoś nie próbuje wyruchać bobra, to nie ma zakazu ruchania bobrów, nie? Dopóki, nie wiem, ktoś nie spalił, kurwa, wiesz, za dużo ludzi gdzieś, to i nie zostało to udokumentowane i inni ludzie tego nie zobaczyli, wiesz, cały świat, to ludzie też mieli inne postrzeganie tego wszystkiego, bo jednak chyba każdy wie, że... Znaczy nie wiem, czy każdy wie, ale tak mi się wydaje przynajmniej, że jednym z najlepszych skurwysynów, jakich możesz wysłać na to, żeby walczył, żeby zabijał, no to właśnie jakiś morderca, nie? Najlepiej ktoś, kto chce zabijać, a nie, że to jest tylko dla niego praca. I ci ludzie, którzy tam na te wojny wyruszali i chcieli zabijać, no to oni nie odczuwali tego, że to jest jakieś kurwa straszne, nie? Ale dopiero jak wszyscy ludzie zobaczyli, jakie to jest chujowe, nie? To jednak żyjemy teraz dzięki temu w najbardziej spokojnych czasach. I myślę, że dzięki tej świadomości. Więc to było niestety, ale no też to był progres. Nauczanie. Takie, wiesz, poprzez to, nie? Ludzie się nauczyli, bo zobaczyli, jakie to jest złe, nie? Dalej uważam, że jednak szkoda, że się bardziej większej lekcji nie wyciągnęliśmy z tego, bo jeszcze większej. No, Bliski Wschód to ma cały czas przychyba. Tam te Syrię, Irak, Iran, to ciągle tam coś musi być. No, to już tam też różne kwestie kulturowe i tak dalej pewnie. No i złoża, nie? No i co tam mają? No nie, no jednak jeżeli nie ma czegoś nieskończoność, to ludzie będą się wydaje, że jałowo by cię nie interesowali tak Amerykanie, gdyby tam nic nie było. No, też mi się tak wydaje. A na pewno więc by fakt, nie... że chcą na pewno przy okazji, pewnie, szukają pewnie jak najwięcej w jednym miejscu, czyli jest złoże, są jakieś złoża plus dobry strategiczny punkt mieć tam swoje wojska na przykład. No, nie. A ogólnie prowadzenie wojny nie na swoim terenie, to oni mają do perfekcji opanowane. Czekaj, już ci tutaj zaznaczą dalej. Aha, znalazł już to, może zrobić. No tak, to sloty mogą wpadać, szkoda, że nie na początku gry. Kurde, dobrze, no. Fajnie, będzie mieć to z głowy. To otrę za 3 dni, no to może jednak nie. Z buta zaczy. No, wiecie co, przedłużamy odcinki. Joe będzie z buta za 3 dni. Planetę. Tak, taki challenge, jak czasami gdzieś tam znajdę na YouTubie Fallout 4 bez hardcore, tak, challenge, no, bez tak, tego. Z samymi pięściami, nie? Albo wałkiem do pieczenia ciasta był na przykład w Falloutie New Vegas, to też widzę. Skyrim widelcem. Albo był Fallout New Vegas z łopatą. I bez szybkiej podróży, hardcore, nie? Właśnie dlatego nie gram w trybie przetrwania, tylko sobie ustawiłem bardzo trudny, bo w Falloutie 4 wyłącza się szybka podróż.
Nic by mi do tego nie było, gdyby to był Skyrim na przykład, ale w Falloutie jest tak, że musisz zbierać wszystko, widelce, sztućce, kuźwa... złom. Borek z cementem i wszystko, bo przerabiasz to na materiały, a mając te materiały możesz ulepszać broń i tak dalej i budować nowe elementy bazy, ale chodzi bardziej o modyfikowanie ekwipunku swojego, więc jak ja bym miał z tymi gratami, co chwilę masz przeciążenie, i jakbym miał z tymi gratami co chwilę wracać z buta, to chyba bym przestał grać autentycznie. Ridueno minore. Jeszcze sobie ten sektor przeskanuję. Rób sobie też ten, jak masz możliwość, skanowanie sektorów tutaj, przy tych antenach. F wciśniesz to. Bo za to teraz dostajesz na nity, ale potem była też u tego gościa w Nexusie. Okej, nie mam metalu chromatycznego. A dobra, już mam. Będę musiał do kontenera jakiegoś skoczyć później, jak będę to miał naprawiać. Miedzi nasrać. Sporo. A jeszcze potem kobalt. Jeszcze kobalt będziesz potrzebował. Dobra, jest kobalt. Naprawiony. Tu jeszcze dałbym w tym, w sumie, search u siebie w ekwipunku. Wiesz co, że wpisujesz kobalt na przykład i ci pokazuje, jak no, też by mogło być, nie? Ale ja pierwsze co chyba najważniejsze to właśnie wykluczenie tych niektórych. Tak, to najważniejsze. Bo to ci od razu no nie zasrywa tak jak ekwipunku i nie musisz później szukać może. Wiesz czego nie masz. O to nie, pewnie. Jak to jest... To nie idę. Czekaj, dalej, nie? A jeszcze muszę kobalt muszę zrobić. A kobalt też się robi? Z czego? Wiesz co, on jest do wydobywania z podziemnych jaskiń. Idzie go też kupić, ale on jest po pierwsze droższy, a po drugie chyba go nie ma tyle w sklepie. Ale tu masz na przykład, o mamy jaskinię, to idzie. Ci pokażę na przykład z czego tu. Fajna jaskinia, tylko że nie ma akurat tutaj tej formacji skalnej. Aha. Nie no, najlepiej kupić chyba. Tak mi się wydaje. Bo jest też ten trik, nie? Że ludzie kupują kobalt i sprzedają go drożej niż on jest w cenie rynkowej. Jest taki błąd tutaj w grze nienaprawiony. Niektórzy mają przez to nielimitowaną ilość gotówki. A... I tego nie wykorzystujemy, no bo by nam to zepsuło w ogóle całą frajdę. No nie. To, że nam ktoś okazyjnie parę milionów dał, to jeszcze powiedzmy idzie przełknąć. No. To był dobry gest jakiegoś człowieka. Jest kolejna kapsuła. Lecimy. Daleko? Chwila, muszę wyciągnąć ten kobalt z tego. No, za 13 godzin do Trezbuta. A zaznaczyłeś? No, zaznaczyłem. Chyba tak, czekaj. Nie, zaznaczone jest. Jest zaznaczone. Jest, no. Dobra. O, ale się pogoda ładna zrobiła. Fajnie te chmury wyglądają. Często powtarzam, ale podobają mi się. To są właśnie te rzeczy, na przykład jak ktoś mówi, a kto zwraca uwagę na takie bzdury. A właśnie chodzi o to, że ty się miło zaskakujesz, jeżeli coś jest dopracowane. A nie, że ktoś specjalnie szuka o to, czym koniowi w Red Dead Redemption się jajca zmniejszają, jak jest zimno. No. Może nikt tego nie szukał, bo nawet nikt o to nie podejrzewał, że tak będzie, ale jak ktoś zauważy przez przypadek, no to jest jednak... Doceniasz to jest, się. Tak, ja też doceniam. Takie rzeczy.
No jeżeli tego nie ma, to trudno, ale jak jest, to fajnie, no bo czemu nie? Chyba, że to są naprawdę jakieś rzeczy, które powinny już być, bo jest taki standard, a nie ma tego na przykład. Jak w Cyberpunku dużo rzeczy brakowało. A nawet policji nie było, systemu policji, na zasadzie, że robi jakieś przestępstwo popełniasz, to policja się spawnuje za swoimi plecami. Tragedia. Dobrze, że nie grałem jeszcze. W ogóle słuchaj, że mają porzucić tą grę całkiem. Że się skupią po prostu na czymś nowym i tyle. Wydadzą tego patcha teraz i koniec. Zobaczymy. Tam jest tyle do zmiany, żeby musieli gruntownie kod od nowa pisać. Że mieli ten atak hakerski, nie? Tak, no z tymi atakami to też się zdarza. Znaczy to co się zdarzyło z tym cyberpunkiem ogólnie, to się zdarza, nie? Bo jest lista gier, którą można wymienić, które miały przesrane. Ale nikt po prostu aż tak nie czekał na nie, jak ludzie czekali na kolejną grę od twórców Wiedźmina 3 na przykład, nie? Tak ja uważam. Ale no, to też szkoda, tak nie? No i marketing też swoje zrobił, no bo wiesz, Keanu i... No, jasne. To tak. Że marketing na pewno przebił produkt końcowy, no to się nie fajnie się oglądało te reklamy niż się grało, fajniej. Lepszą naprawdę, fazę. Wiesz, możesz skorzystać. Lepszy ten. Lepszą frajdę mi sprawiło czekanie na Cyberpunka niż granie w Cyberpunk. To jest dalej gra moich marzeń, nie? Wiesz, tylko w marzeniach mogę w nią grać. Dobra, ja już lecę do kolejnej, nie wiem czy tam zebrałeś tą poprzednią. Zebrałem, a my zobaczymy się w następnym odcinku naszych wspaniałych przygód, gdzie powiększamy sobie ekwipunek i śmiejemy się z głupot. Na razie. Na razie, do usłyszenia.